No i dzień dobry ponownie. Ale tego, żem się nie spodziewał do ostatniej chwili. Jest to przesyłka. Przesyłeczka. Od Adama z Chicago. Adam Beat na zero. I właśnie się dobieramy. Korzystając z okazji, że pogodę mamy jaką mamy, słuchajcie, raz śnieg, raz słońce, to dzisiejszy wieczór na live spędzimy w ten sposób. Na live, a live będzie na stronie www.piracz.pl na rozpracowaniem tego. Wiecie co to jest? Składamy spektruma, rozumiecie? Składamy swojego spektruma. Proszę bardzo, tutaj mamy ulotki. Zrobił chłop firmę w Holandii z różnymi akcesoriami do spektruma. A to jest, proszę ja was, co to jest? Ciasteczko. I drugie ciasteczko. Ciekawe. Marihuanka? Haszysz? Nie, żartuję. A to jest gotowy zestaw z elementami. Patrzcie, wszystko jest. Wszystkie elementy w gotowym zestawie. Nawet gniazdka. Nawet gniazdka. Już wam pokazuję to moment. Ale numer. Ale numer. Będziemy mieli spektruma 128. 48, 64, 128. Gotowy kit. Rum. Czyżby? Przysłał zaprogramowany rum. Przecież to było bez romów. Sprzedawane w zestawie bez romu. Rom było można sobie zaprogramować. AM27F040B. To jest pamięć flash. EEPROM. Flash. Ciekawy jestem, czy trzeba to wsadzić w programator i samemu zaprogramować? Czy już jest zaprogramowany? Dobra, co my tu dalej mamy? Ale numer, no będziemy spektruma mieli. Piękna sprawa. Samoróbkę spektruma. Nie to, że spektruma tam jakiegoś kupionego za tam, nie wiem, kolosalne pieniądze. A tu mamy, patrzcie, co to jest. Przetworniczka napięcia. Słuchajcie, przetworniczka napięcia. Zilog Z84C00. Mam takiego identycznego na podmiankę. Układ dźwiękowy AY. Witam. Obserwuję sobie dzisiaj akurat. O, musimy wyciszyć Zello. Starych do Commodora, takich oryginalnych, jak tam model. Albo nie, posłuchamy. 02 czy coś. No i wychodzi na to, że to jest kolejny rarytas w chwili obecnej. No, za sam kineskop, taki wiesz, jako część na wymianę, to przynajmniej 100 dolców trzeba zapłacić. A żeby dostać monitor Krzysiu z Chicago w znośnym stanie, no to już kolejne jakieś tam tak, parę stóp. Za monitor do Commodorka, tak. To, że, no, to się Larry też. Taki, bardzo, no powoli drogi. Drogie hobby, kolekcjonowanie starych maszyn, a już monitory. Dobra. Okej, okay. No to teraz tak. Układ dźwiękowy AY3, kreska 8912. Co my tu dalej mamy? Muszę sobie światełko poświecić. Dalej mamy HM62812ALP kreska 7 pamięci. Pamięci RAM bodajże. Tu mamy praktycznie na scalakach poskładaną całą ulę. Czyli układ scalony ULA. No, 74HC74, 74HC08, 74HC74, tu już było 32N. Tu mamy też i pamięci.
Nie, to są pamięci RAM, tylko te dwie. Jedna jest graficzna, druga jest zrobiona jako pamięć RAM. 128 kilo klonki. Dobra. Ta-dam! Mamy tak. Mamy części. Mamy płyteczkę. Słuchajcie, płytka nie byle jaka, bo pewnie z AliExpressu. Znaczy z tego, z jakiejś tam firmy. Jeszcze na razie nie powiem jakiej, bo zrobiłbym reklamę, a ja jestem niezależny jak na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, jeden SMD jest wstawiony i to jest AD, czyli to jest układ, który przerabia RGB. A dokładnie to już wam mówię, AD724, ten sam układ wykorzystywano w UZBoxie do zrobienia po prostu synchronizacji, synchronizacja PIO-H i V i zwykłe źródło RGB przerabia ten układ na komponent, czyli na kompozytę wideo. Bardzo, że tak powiem, w pewnym czasie u mnie poszukiwany scalak AD. Zobaczcie, SMD-ka jednego już wlutowany. Wlutowany. No szkoda, bo byśmy sobie go też przelutowali. Możemy go jeszcze raz sobie przelutować. Nie, no jest wlutowany, to nie będziemy szaleć. Co my tu mamy? Przede wszystkim instrukcję obsługi jak prawdziwy Polak, to możemy ją wyrzucić. Ulotki. I to wszystko, i kartonik. Mamy do poskładania Spectruma Harlekin 128 i SUE 2D. Nie no, nie będziemy tego wyrzucać. ZX Spectrum ULA. No, po angielsku będziemy się kaleczyć, ale damy radę. To samo możemy ściągnąć po polsku. Patrzcie, jest rozpiska krok po kroku, które co najpierw wstawiać, do czego switche służą. Stereo sound, mikrofon ERCZ. Stereo sound. Zobaczcie. Stereo sound. Lewy, prawy grunt. Czyli ziemia. I po kolei, krok po kroku, wszystko co jak zrobić, są strony, zobaczcie, są strony, tylko to przepisać i możemy sobie to znaleźć na internecie, przetłumaczyć na język polski. Patrzcie, schemat dorzucili. A nigdzie tego nie mogłem ściągnąć na internecie, tego schematu. Mamy schemat. No to, że tak powiem, wysłał to dla Polaka. Niedługo mogę wam obiecać, że wyjdą polskie klony. Mamy schemat. Wiemy, co mamy z tym zrobić. I razy drzwi. Aha, czemu to jest tak widno? O, teraz to, żebym za bogato przyciemnił. Ale tak, żebyście widzieli schemat. To tak ustawmy sobie o tak. O. Niech tak na razie zostanie. O. Tutaj jakieś refleksy mi też światła dają, ale to nieważne. Mamy schemat, gdzie co, jak ma być złożone. Krok po kroku. Rozpiskę, gdzie co wkładać, jakie scalaki. No piękna sprawa. Listę części, czyli BOM, tak zwany. R19, R20, R21, 34, 38, 43 to jest 68 ohm. Pięknie. 75, 150, rozpiska. Kurczę, to tylko wysłać, żeby mi porobili takie zestawy w części. Do jakiego sklepu? O, jumperki. Rozpiska jumperków. Pięknie. Okej. Okay. Wchodzi w trybie NTSC i w trybie PAL. Przeróbka PAL, NTSC. Joystick interface enable, disable opcjonalnie.
można wstawić, można włączyć non-stop. Czyli ma już sterowanie na joystick. Jedynka up, down, left, right. Szóstka fire, siódemka 5V. Do autofire'a na przykład, do zasilania i ósemka GND. Dziewiątka nie jest wykorzystanie pin. Muszę zobaczyć, czy to będzie współpracować z joystickiem od Commodore'ka, no bo w oryginalnym Sinclairze to jest GND. No właśnie, to jest GND. To będzie pasować, bo w oryginalnym zamiast GND to jest VCC, czyli zasilanie. I zwieramy do plusa, a nie do minusa. A joystick od Commodore'ka ma do minusa. Czyli powinno to wszystko przypasić. O, złączę do klawiatury. Klawiatury można sobie osobno ROM. O, jest to rozpiska 48x128 games just fine. Aha, jednym słowem przysłali kostkę, ale trzeba ją zaprogramować. A nie, nie przysłali. 27C250 to 27C512. Ustawienia przesunięcia 0 do 3 FFFF, ROM 0, od 4000 do 7 FFF, ROM 1. Można sobie wgrać EEPROM 64 KB, czyli 512 trzeba zastosować, skasować będzie trzeba, bo nie wiem, czy mam czystą. Czyli jednym słowem ten flash. O, tutaj jest coś na temat tego 29.040. A do czego ten flash służy? Przecież w ROMie mamy ten system Sinclaira, ten basic. Jakiś tam. ROM opcje. A tu mamy kostkę AM. Też jako ROM. Opcjonalnie. No dobra. Tutaj mamy co? 27C256. Aha, ustawienie, wyjście, rozpiska. Jak wstawić ROM socket pinout. No i wszystko na temat. Czyli jednym słowem może być na flashu ten ROM, na tym co tutaj przysłali, ROM. To wersja Rev 2. Ciekawe, czy on jest zaprogramowany. Sprawdzimy to na live, jak będziemy składać. W którymś tam live z kolei, bo to widzę, że to nie będzie parę minut, żeby to złożyć. Lewy, prawy grunt. On leaving? What? On leaving. Gry. A, jak podłączyć pinouty. S-Videos. O, właśnie, jest S-Video, Audio Mono. Composite Video jest 8.20. 8.2. Z kart do 20. Jak kabelek zrobić? Zobaczcie, jest nawet rozpiska. Jak zrobić tego złącza, który tutaj jest w zestawie, do Composite Video. Ole, będzie roboty. Joystick Interface Option. Opcjonalnie. Aha. Super. Tu już jest zmontowana płyta. Czyli innym słowem, ROMu nie ma. Bo siedzi procek. Siedzi AY układ, czyli audio. Siedzi ten flash i ROM trzeba dołożyć.
Tu jest jeszcze jakaś 27 do 6, jakiś przeróbka. Jednym przewodzikiem. Commit to Braille. Ale to już jest jakiś inny, do innego. Dobra. To co? Słuchajcie. Składamy? Zaczynamy, czy nie zaczynamy? Dalsza część na stronie www.piracz.pl. Pozdrawiam i zapraszam na live o 19:00. Od 19:00.